Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy wszystkich, którzy dzisiaj łączą się z nami przez internet, oglądają nas na swoich ekranach. Być może was zaskakujemy spotkaniem, które nie jest w kościele, nie jest na plebanii. Dzisiaj spotykamy się w jednym z domów naszych przyjaciół. I zapraszamy was do uczestnictwa w naszym spotkaniu. Nie będziecie mogli rozmawiać z nami, ale możecie posłuchać i usłyszeć pytania, wyrazić swoje opinie w swoim domu. Ważne jest, żebyście przyjęli nasze zaproszenie do odkrywania tego, czym jest chrześcijaństwo. Chcemy właśnie przez najbliższe 8 takich spotkań, jak dzisiejsze, szukać odpowiedzi na to pytanie, bardzo fundamentalne, od którego zależy to, jak będziemy widzieć Kościół, nasze życie, chrześcijaństwo i to, czy będziemy po prostu szczęśliwi i czy będziemy przyciągać innych do Kościoła, a to myślę, że dzisiaj jest bardzo istotne. Dzisiaj ze mną są, przedstawiam się może teraz, bardzo proszę. Mam na imię Arek. Halo. Ja jestem ksiądz Jan, niektórym pewnie znany, a którym nie znany, to właśnie mam takie imię, nazywam się Gierlak, jestem misjonarzem Saletynem i posługuję tutaj w parafii w Kobylance. Jestem też odpowiedzialny za wspólnotę, która tutaj istnieje, wspólnotę modlitewno-ewangelizacyjną, Szkołę Nowej Ewangelizacji. Saletyńskiej Szkoły Ewangelizacji, ponieważ jest to jedno z dzieł naszego zgromadzenia. Arek, Ela, Ewa i Madzia należą do tej właśnie wspólnoty. Chcemy się spotkać się z wami nie po to, żeby was pouczać, ale po to, żeby dzielić się tym, co sami otrzymaliśmy, dzielić się tym, czym żyjemy. A mogę was zapewnić, że to już, że w życiu tej moich przyjaciół jest nowość. Nowość jaka, to myślę, że tym będą się dzielić i będziecie mogli to usłyszeć. Rozpocznijmy więc nasze spotkanie. Na samym początku posłuchajmy krótkiego cytatu z Ewangelii, ponieważ tutaj będziemy czytać też Pismo Święte i w zasadzie ono będzie takim przewodnikiem dla nas na te właśnie spotkania. Niech to słowo ukierunkuje nas w dzisiejszym spotkaniu. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Pan Jezus wręcz i zaprasza i wskazuje drogę, abyśmy wychodzili poza siebie. Ponieważ to, co możemy mieć, to możemy otrzymać. Jeżeli chcemy coś znaleźć, to trzeba szukać. Jeżeli chcemy gdzieś wejść, trzeba zapukać. A do tego wszystkiego trzeba trochę pokory. Po to, abyśmy nie uznali, że wszystko zależy od nas, ale byśmy uznali, że jesteśmy od kogoś zależni, od kogoś większego od nas, a to już jest sukces. Ja kiedy patrzę na Kościół, kiedy gromadzimy się w Kościele, no jest teraz czas pandemii, ludzi jest mniej. Ale też słyszę o tym, że niektórzy już opuścili Kościół.
już do niego nie zaglądną nawet wtedy, kiedy ten czas pandemii minie. Słychać też o odejściach z Kościoła, o tym, że ktoś wypisuje się z Kościoła. Spada procent praktykujących. Coraz częstsze są przypadki, że rodzice nie przynoszą dzieci do chrztu. W szkołach, zwłaszcza w średnich, w różnych miejscach jest różnie, ale są miejsca, gdzie większa część jakiejś klasy wypisuje się z lekcji religii. Wielu także dzisiaj krzyczy i daje obietnicę, że religia będzie wyrzucona ze szkół, bo to nie miejsce dla niej. Wielu młodych zamieszkuje razem, rezygnując z sakramentu małżeństwa. Staje się to wręcz stylem życia wielu właśnie młodych ludzi. Może popatrzmy, ja już wymieniłem trochę tych różnych historii związanych z sytuacją Kościoła. Co wy widzicie? Myślę, że za mało takiej żywej wiary w domu. Doświadczenia działania Pana Jezusa w naszym życiu. Myślę, że tutaj dużo zależy od wychowania i od tego, co wynosimy z domu. To znaczy, że w domu wiara w żywą obecność Boga jest nieobecna? Pewnie za dużo jest takiej pobożności, a nie ma takiego prawdziwego doświadczenia tej wiary. Moim zdaniem brakuje nam bezpośredniej takiej osobistej relacji z Panem Bogiem, na którą po prostu każdy z nas musi pracować. I ponieważ jeżeli mamy taką osobistą relację z Panem Bogiem, to nasza wiara nabiera całkiem innego wymiaru. Wtedy nie jest to dla nas przymus, tylko nie traktujemy tego jako ofiarę, którą składamy Panu Bogu, tylko jako relację z przyjacielem, a z przyjacielem chce się być cały czas, przez całe życie. To właśnie z tego moim zdaniem też wynika, że pewne rzeczy traktujemy jak rzeczy nam narzucone, jako ofiarę, które musimy złożyć, a wtedy nie jest to dla nas przyjemne coś, co musimy robić. Ale jeżeli traktujemy to, jeżeli jest to podejście z miłości do Pana Boga, to wygląda to wtedy całkowicie inaczej. Chcemy być przy Panu Bogu cały czas. Jeżeli nie ma tej żywej relacji do Pana Boga, to też jest jakieś doświadczenie samotności w domach, w różnych problemach, w tych historiach. Więc sama pobożność, religijność tutaj jest niewystarczająca, ponieważ to się ogranicza tylko do tych chwil, kiedy ktoś uczestniczy w jakimś nabożeństwie, czy jest przed Najświętszym Sakramentem w kościele, to jakby te chwile są takim spotkaniem, albo przynajmniej świadomością, że ja oddaję cześć Panu Bogu, ale kiedy wraca do domu, to w tym domu jakby go nie było. Zostaje sam. Zostaje sam. Myślę, że... Takie podwójne życie, tak? W kościele inaczej, trochę w domu inaczej. Choć nie będzie, myślę, że to nie jest ze złej woli. Tak, znaczy tak. Podwójne... może raczej nawet to nie jest jakieś podwójne życie, tylko jakby ktoś jechał dwoma torami. Jeden tor to właśnie pobożność, a drugi to życie codzienne. I w tym jednym pociągu Pan Bóg jest, w drugim jestem sam na co dzień.
wtedy, ja myślę, że wtedy właśnie trudno jest o to, żeby się utrzymać też w kościele, który nie doświadcza się właśnie tej żywej, bliskiej relacji. Też chodziłam właśnie z tym pytaniem i tak sobie, taką odpowiedź dostałam na jednej z mszy, kiedy słuchałam kazania i tak zobaczyłam, że brakuje tam w nim mowy o tym, że Bóg nas kocha. Jeszcze jedno pytanie, takie bardzo niewygodne dzisiaj, zwłaszcza dla ludzi Kościoła. Znane są fakty i jeszcze pewno będą ujawniane fakty, które dotyczą pedofilii w Kościele. Czy was to zgorszyło? Bardzo. Mnie osobiście bardzo. Nawet do tego stopnia, że nie chciałam słuchać i czytać tych takich rzeczy, ale nie można tego pominąć, nie mogę tego pominąć. Natomiast cieszą mnie wszystkie przejawy aktów takich przeproszenia przez księży. Jednym z takich jest arcybiskup Bryś, który głośno nazywa rzeczy po imieniu i po prostu nazywa zło, mówi, że zło jest złem i nie można go chować pod dywan, nie można temu zaprzeczać, nie można się wypierać czy usprawiedliwiać. Więc my tutaj też nie chcemy omijać trudnych pytań, ale chcemy się z nimi mierzyć, ponieważ wierzymy, że Pan Bóg jest większy od wszelkiego zła i dlatego zawsze drogę wyjścia pokaże. Myślę, że to te fakty, one także zakwiały wiarą wielu, a niektórzy odeszli z kościoła, słysząc o tych rzeczach, po prostu nie wytrzymali. I nie ma powodu, żeby za to oskarżać, ale trzeba zobaczyć, że potrzebujemy rzeczywiście mocnej wiary, którą nic nie zachwieje. Wytrzymacie się w kościele nadal. Tak. We wspólnocie też. I czy te fakty, nawet jak będzie więcej, one was odłączą od kościoła? No ale trzeba coś mieć, trzeba coś, co trzyma w kościele, nie na siłę. To daje właśnie Bóg. I to wynika z żywej relacji z Bogiem, do Boga. Ponieważ na ludziach kościoła można się zawieść, ale na Bogu nie. Jeżeli braknie tej żywej relacji do Boga, to kiedy ktoś się zawiedzie na kościele, to już go nic nie trzyma. Dlatego pragniemy właśnie tego, aby właściwie każdy, to by było marzenie nasze, żeby każdy miał żywą relację z Bogiem. Wtedy nic nie jest w stanie zburzyć jego życia wiary. Można by pewno jeszcze mnożyć te odpowiedzi na pytanie, jak dzisiaj jest w Kościele, jaki jest Kościół, dlaczego jest tak, jak jest. Natomiast trzeba sobie raczej powiedzieć i odpowiedzieć na pytanie, co zrobić, żeby Kościół był nowy. Nie chcemy tutaj, nie chciałbym, żebyśmy to rozumieli jako Kościół, który powstanie dopiero teraz.
Nie, ponieważ my jesteśmy w Kościele, który jest stary i chory na dzisiaj. Ale Jego się nie wypieramy. I to właśnie ten Kościół potrzebuje uzdrowienia od środka. I chcemy w tym uczestniczyć. W tym odnawianiu Kościoła od środka. I Kościół jest jaki jest. Ale trzeba mieć do niego szacunek. Ponieważ Kościół jest naszą matką, chorą. I trzeba się o nią troszczyć. Pragniemy z Wami, razem z Wami odkrywać na nowo, czym jest chrześcijaństwo. Ponieważ od odpowiedzi na to pytanie bardzo dużo zależy. Przede wszystkim zależy to, czy my odnajdziemy własną tożsamość, czy będziemy wiedzieli, kim jesteśmy. Od odpowiedzi na to pytanie, czym jest chrześcijaństwo, zależy też to, co my będziemy wybierać w życiu, jaki styl życia będziemy przyjmować. Więc będziemy szukać odpowiedzi na to pytanie. Po to, aby chrześcijaństwo, by żyć prawdziwie jako chrześcijanie i by nasze życie było pociągające, by przyciągało innych do Boga i do Kościoła. Odkrywają tylko ci, którzy szukają. Papież Franciszek w czasie Światowych Dni Młodych w Krakowie powiedział, że chrześcijaństwo nie jest dla tych, którzy siedzą na kanapie. Mówi, że jest taki styl, dzisiaj można się z nim spotkać, kanapowego chrześcijaństwa. Ale zachęcał młodych, wstań z kanapy, wstańcie z kanapy. Ruszcie. Ruszcie z miejsca, po to, by odkrywać, kim jesteście, czym jest chrześcijaństwo. Więc zapraszamy Was, byście ruszyli z nami na odkrywanie chrześcijaństwa. I zapraszamy Was już dziś. Trzymasz wiosny, lato musi przyjść, po nim przyjdzie jesień i zimowe dni. Nie zatrzymasz wiosny, lato musi przyjść, po nim przyjdzie jesień i zimowe dni. Wybierasz dobro albo zło, którą pójdziesz drogą, z prądem czy pod prąd. Czy zachowasz życie
czy też stracisz je. W każdej porze roku decydujesz ty, czy zachowasz życie, czy też stracisz je. W każdej porze roku decydujesz ty. Niesie życie, wszystko budzi się. Widzisz barwy kwiatów, słyszysz ptaków śpiew. Młodość niesie radość i beztroskie dni. Marzenia o szczęściu w sercach kryją się. Młodość niesie radość i beztroskie dni. Marzenia o szczęściu w sercach kryją się. Lato, gdy nadchodzi, wydłuża się dzień. Nie nadążasz z pracą, brakuje ci chwil. Łatwo zgubić wtedy to, co ważne jest, wiary i miłości w sercu swoim strzeż. Łatwo zgubić wtedy to, co ważne jest, wiary i miłości w sercu swoim strzeż. Ta jesień przyjdzie, z nią deszczowe dni. Z drzew opadną liście, przed oczami mgły. Nogi nie poniosą, gdzie chodzić byś chciał. Choć niejedno boli, uśmiech świat daj. Nogi nie poniosą, gdzie chodzić byś chciał, choć nie jedno boli, uśmiech świat daj. Życie nasze minie, jak zamknięcie drzwi. Zima przyjdzie szybko, a z nią długi sen. Powiedz wtedy Boże, weź mnie w ręce swe, pobudź, gdy nadejdzie nowy wieczny dzień. Powiedz wtedy Boże, weź mnie w ręce swe, pobudź, gdy nadejdzie nowy wieczny dzień. Każdy przeżyć ma, czasem jest inaczej, lecz to Boży plan. Otwórz oczy, zobacz, swej historii wie. Każdy dzień był darem, dzisiaj także jest. Otwórz oczy, zobacz.